Cześć, witam serdecznie na podsumowaniu 20. kolejki Plus Ligi. Nie brakowało ciekawych rozstrzygnięć. Na końcu też oczywiście powiem chwilę o meczu Zaksy z Lokomotivem. No i o Lidze Włoskiej nie starczyło czasu, żeby to oddzielnie nagrać, ale połączę to w jedno. Dlatego też będzie na końcu sama wstawka o Lega Volley. No a teraz przechodzimy do pierwszego spotkania piątkowego pomiędzy Lukiem a Skrą. No i tutaj w meczu Skry z Beniaminkiem spodziewałem się troszkę lepszego, ciekawszego grania, no ale Skra rozegrała bliski perfekcji mecz. No, w żadnym secie Beniaminek nawet nie zdobył 20 punktów. Naprawdę świetnie Skra zagrywała, bardzo dobrze też radziła sobie na siatce. No a Luk jest w troszeczkę, no nie powiem kryzysie, ale na pewno w lekkim dołku w ostatnim czasie. No nie mieli kompletnie przyjęcia, tylko 33% pozytywnego do grania Grzegorz Pająk, 25% w przyjęciu Wojtka Włodarczyka, 25% Wachnika, z tym, że Wachnik przyjmował 36 razy, a Wojtek Włodarczyk tylko 8, z czego też popełnił aż 3 błędy. No i tym razem też w ataku Wojtek Włodarczyk nie nadrobił, bo tylko 42%. Wachnik akurat procent w ataku 50, więc tutaj ten element można go pochwalić. No i tylko dwa bloki Beniaminka przez te trzy sety, no to troszeczkę bitnie, troszeczkę mało. Konrad Steyer 5 na 6 w ataku, no ale tak jak mówię, bez bloku. Tylko po jednym bloku mieli Grzesiek Pająk i Bartek Filipiak. Zresztą i Szymon Romać. Filipiak też, no 8 na 20 w ataku przeciwko swoim byłemu zespołowi. 40% Skra rewanżuje się za tą porażkę z pierwszej rundy, gdzie tam już było 2 do 0, a przegrali mecz 3 do 2. Dick Coy, fantastyczny mecz, zasłużona nagroda MVP dla Holendra, znaczy dla Włocha, czy dla Holendra, zależy. Jak to spojrzeć, 63% w ataku, 12 na 19, 50% w przyjęciu, 3 asy serwisowe. Robert Techt wystąpił z nim po przekątnej. No i tylko 14% w przyjęciu miał Estończyk, ale 70 piłek skończył, 2 asy dołożył, 1 blok dołożył, więc gdzieś w tych elementach ofensywnych się Techt obronił. Choć przyjęcie też, no tak jak mówię, skrajnie miało dobrego, 42% tego pozytywnego przyjęcia. Kasper Wiechowski zdecydowanie podniósł średnią, miał aż 64% pozytywnego przyjęcia, więc no to i tak zdecydowanie lepiej niż Lublin. Atanasijewicz, nie najgorszy mecz, 7 na 16 w ataku, 44%, też dokłada 3 asy, w ogóle Skra aż 10 asów serwisowych, to tylko 11 błędów, więc to jest bardzo dobry współczynnik. Bieniu, bardzo dobry mecz, 9 na 12 w ataku, 3 bloki i do tego też dokłada 6 wybloków, 1 asa. Karol Kus, 5 na 8 w ataku, 2 bloki i 1 as. No więc tak naprawdę ofensywnie wszystko Grzyśkowi Łomaczowi hulało, no w każdym elemencie Skra zdecydowanie lepsza od Luku. 10-4 w blokach, 7-2 w punktowych blokach. Zdecydowanie lepsze skuteczność w ataku, lepsza zagrywka, lepsze przyjęcie. No i dlatego wynik jest taki, jaki go widzimy. Skra umacnia się na trzecim miejscu w tabeli. Ma 3 punkty straty do Jastrzębia, no ale Jastrzębie ma mecz mniej do rozegrania, a od 15 spotkań Jastrzębie jest niepokonany. No ale też Jastrzębie zrównało się punktami z Zaksą, która z kolei ma 2 mecze od Jastrzębia rozegrane mniej, dlatego tutaj jest jeszcze troszeczkę nierówno. No ale Skra na pewno, myślę, w czwórce rundę zasadniczą zakończy, a tak jak mówię, może jeszcze podgryzie gdzieś tam Jastrzębie. Drugi mecz w tej kolejce to mecz, na którym byłem osobiście, pomiędzy Projektem a Resowią. No nie było to wybitnie porywające widowisko. Projekt dalej osłabiony, Projekt dalej w kryzysie i zdrowotnym, i fizycznym, i siatkarskim, i w zasadzie organizacyjnym, można też tak powiedzieć. Resowie też nie zagrało żadnego wielkiego meczu, no ale jednak była pełnym składem, miała bardziej doświadczonych zawodników, no i to koniec końców wyszło i ma to odzwierciedlenie w wyniku, bo Rzeszów wyjeżdża z Warszawy z 3 punktami. Projekt zagrał słaby mecz. Pierwszy set bardzo, pierwszy set dobry i tutaj należy się pochwały dla Mateusza Janikowskiego. Skończył dwie ważne, trudne, ciężkie piłki po 20 punkcie. Jedną na potrójnym bloku przy bodajże stanie 22-20 dla Projektu, obił blok od prostej. Potem dostał na prawym skrzydle, pierwszym ustawieniu też piłkę, pewnie ją skończył, zdobył punkt. No i do 21
Tego seta wygrał projekt. Kolejne sety, no to już jest praktycznie kontrola i dominacja ze strony Rysowi. Tu 21, 15 i 18. Projekt bardzo uprościł grę. Trinidad grał tak naprawdę w pewnym momencie tylko i wyłącznie Petkowiczem, który atakował 46 razy w tym meczu. 20 piłek skończył, 43% skuteczności w ataku, 3 asy dołożył, Serb 24 punkty zdobył. Igor Grobelny, kolejny bardzo słaby mecz, to nie jest dobry sezon Igora. 5 na 20 w ataku, 23%, tylko 26% w przyjęciu, ratio minus 6. Mateusz Janikowski wspomniany przeze mnie, no 7 na 14 piłek skończył, 50%. 50% też miał w przyjęciu, no i tak zastanawiam się w zasadzie, skoro grał na tyle dobrze Mateusz, miał 50% w ataku, no to zdecydowanie lepiej od Grobelnego. No to dlaczego dostał tak mało piłek? Ja rozumiem, że jest to czwarty przyjmujący w hierarchii, no i że do tej pory grał bardzo, bardzo mało, ale jednak skoro gracz jest na boisku, się spisuje, no to w tym wypadku uważam, że lepszym rozwiązaniem byłoby nawet zebranie tych 10 ataków Petkowiczowi, a danie ich Mateuszowi Janikowskiemu. Może kilka tych piłek więcej byłoby skończonych, bo naprawdę Petkowicz już no pojedynczego bloku to nie miał w tym meczu. Od pewnego momentu miał tylko i wyłącznie podwójny blok, z tym się musiał mierzyć i tak naprawdę bardzo dobrze, że na tych 43% wyszedł. Nieźle pograł środkiem Trinidad akurat, za to brawo, no 6 na 9 w ataku Janusz Gałązka, 4 na 10 Andrzej Wrona, to nie najlepiej, ale dołożył też 4 bloki Andrzej. Dobry mecz Damiana Wojtaszka, 75% w przyjęciu. Po stronie Resowi bardzo szybko, bardzo fajnie wyglądała współpraca Fabiana z Szerszeniem. Naprawdę to są takie sznyty, niesamowicie szybkie granie na to lewe skrzydło. Jedno z szybszych, jakie widziałem. 14 na 33 w ataku Szerszeń, 14 punktów zdobywa, 42%. To nie jest jakoś oszałamiająco, nie jest jakoś oszałamiająco, ale też 50% miał w przyjęciu, więc jako całokształt trzeba mecz Szerszeń zaliczyć do udanych. Fajnie też gra z Maćkiem Muzajem Fabian. Gdzieś ta piłka nie jest bardzo szybka, ale też nie jest jakąś podwiesinką. Jest to w miarę tempowe granie, ale takie mówię, że tak powiem, nie szaleńcze jak z Szerszeniem. 12 punktów w tym meczu zdobył Muzaj, 11 na 24 w ataku, jeden blok. MVP dostał moim zdaniem całkowicie zasłużenie Sam Dero. Ratio plus 15, Berger 20 punktów zdobył, 14 na 28 w ataku, 50%, 4 bloki, 2 asy serwisowe, żadnego błędu na zagrywce, więc bardzo, bardzo dobry wynik, 46% w przyjęciu. Dobry też mecz Kochana, oczywiście 8 na 14 w ataku, 2 bloki, 2 asy. Tamema, który zastąpił Kozamernika, 4 na 10 w ataku, 40%, 2 bloki. No, w zasadzie w każdym elemencie lepiej wyglądała Resowia. Bardzo porównywalnie było w przyjęciu, ale w ataku, w bloku punktowym minimalnie lepiej, no więcej wybloków miała Warszawa, ale no nie przekładało się na skuteczność, bo tak jak mówię, tak naprawdę każda kontra szła do Petkowicza, Petkowicz tam miał dobry ustawiony podwójny blok i już w pewnym momencie zaczął się na tej długości, na szerokości mylić, 7 błędów Petkowicz popełnił, no zagrywał niemiłosiernie, 123, 124 na zagrywce, takie prędkości osiągał Duszan, ale gdzieś koniec końców, no nie zdało to egzaminu. Resowa też nie zagrała, tak jak mówię, wielkiego starcia, ale była skuteczna. No i dzięki temu zwycięstwu przeskoczyła właśnie projekt w tabeli. Resowia jest na miejscu szóstym, punkt za Olsztynem, 2 punkty przed projektem. Projekt ma jeszcze mecz zaległy, no i myślę, że między tą trójką właśnie będzie trwała walka o piąte, szóste, siódme miejsce. Fornal, wiem, że już do treningu wrócił, już myślę, że w Masek dostanie swoje przetarcie. Z Kwolem jeszcze nie wiadomo, w składzie meczowym go tutaj nie było. Do Belgii nie wiem, czy poleci. Czy poleciał, bo w zasadzie projekt już wyleciał do tej Belgii. Zobaczymy. Następny mecz. Projekt gra w Gdańsku, więc też na pewno nie będzie to łatwe starcie, no bo Gdańsk, wiemy, jest w dobrej dyspozycji, w dobrej formie. No i czekamy, ale nasz projekt się troszeczkę odbije, no bo gdzieś jednak ten początek sezonu mieli niezły. Resowia pod Mendezem, tak jak mówię, no gdzieś zaczęła wyglądać dobrze, potem troszeczkę lekki dołek. Jeszcze raz powtórzę, ten mecz był tutaj bez szału, ale byli po prostu skuteczniejsi. No i gdzieś jednak mieli bardziej doświadczonych zawodników i tym tak naprawdę to spotkanie wygrali. Kolejny mecz, no to można powiedzieć takie oro ze strony Indyk Polu nad Kuprum i to w Lubinie. No to 18, 16 i 16. Kolejny bardzo dobry mecz Indyk Polu. Kiepski mecz Lubina. Gdzieś te playoffy się troszeczkę od Kuprum oddalają, ale myślę, że i tak mogą być zadowoleni z tego, że raczej spokojnie się utrzymają, no bo jednak ta strata nad Nysą dalej jest wyraźna, dalej jest pewna i dość wysoka.
Ciężko w zasadzie kogoś wyróżnić ze strony Kupru. No Grzegorz Bociek wszedł za Remigiusza Kapicę w tym meczu. Kapica tylko 3 na 9 w ataku. Bociek 10 na 21, 10 punktów zdobył. Mecz zaczął Michał Gierżot, no ale też dość szybko, bo już w pierwszym secie zmienił go Wojciech Ferenc. 1 na 3 w ataku miał Michał Gierżot, 46% w przyjęciu. Ferenc mecz już dokończył, 4 na 9 w ataku. Marcin Waliński 8 na 20, 36% w tym przyjęciu. No, tak jak mówię, no, środki też ciężko tutaj wyróżnić. No, Kragę 1 na 6, 2 na 5 Gunia, 42% skuteczności ataku Kuprum, no troszeczkę mało. W zagrywce też za wiele się nie zadziało. No a po stronie Indykpolu 18 punktów TJ Defalco, 11 na 22 w ataku, 4 asy serwisowe, z tego 3 pod rząd. Dokłada też 3 bloki Amerykanin. Bardzo dobry mecz Karola Butryna, 63% w ataku, 12 na 19, dokłada as, dokłada blok, 14 punktów. Robert Endinga 5 na 9 w ataku, 7 razy tylko przyjmował, 57%, więc od czarnej roboty i tą czarną robotę zrobił. No i fantastyczna skuteczność na środku Indykpolu. Firlej miał 54% przyjęcia, więc miał z czego, miał tym środkiem jak grać. No i nim grał 8 na 9 w ataku Poręby, 5 na 6 Jakubiszaka, 3 bloki Jakubiszaka, 2 Poręby, więc naprawdę dokładają też i w tym elemencie. No, dominacja w każdym elemencie, 11 do 1 w bloku, 62 do 42 w ataku, lepsze przyjęcie, zdecydowanie lepsza zagrywka. No nie ma co się tutaj rozwodzić. Olsztyn dzięki temu zwycięstwu powraca na piąte miejsce w tabeli. Lubin dalej zajmuje miejsce 12. Może się to jeszcze zmienić, bo jeszcze do rozegrania został mecz czarnych z Gieksą, ale póki co 8 punktów przewagi nad Nysą i myślę, że to jest najważniejsze dla tego zespołu. Sobotni wieczór, no to był mecz pomiędzy Stalą Nysa a Wartą Zawiercie. Akurat tutaj ten wynik mi się udało dobrze wytypować. Typowałem 3 do 1 do Zawiercia, tak też mecz się skończył. Zawiercie w końcu z rozgrywającym z Maxi Cavaną. Zaczął mecz towarzysz, ale tylko na chwilkę, żeby można było zrobić za niego transfer medyczny w tym sezonie. Także sprytnie to działacze klubu z Zawiercia wymyślili. Więc prawdopodobnie jeszcze jakiegoś rozgrywającego na jego miejsce w tym sezonie ujrzymy. 3 do 1 wygrywa Zawiercie. Raczej mecz pod kontrolą. 3 sety, pierwsze do 22, 1 dla Nysy, 2 dla Zawiercia, trzeci już do 19 pod większą kontrolą. MVP Dawid Konarski gdzieś miał pewien moment załamania, no w tym drugim secie skończył tylko 2 z 9 piłek, ale generalnie Konar naprawdę trzymał poziom w tym meczu. 21 punktów zdobył, 52% w ataku, 3 bloki dokłada, 2 asy, 39% efektywności, więc też naprawdę dobre, fajne granie ze strony Konara. Urosz wreszcie wrócił na to lewe skrzydło, mógł sobie atakować. Atakował na 56%, 15 na 27, no ale 30% tylko efektywności, aż 5 razy dał się zablokować. Słabo w przyjęciu, było tylko 37% i 3 błędy bezpośrednie. Facundo Kontek masę trudnych piłek dostawał. Statystycznie wygląda źle, no bo wygląda na 46% skuteczności w ataku, na 46 tyle samo w przyjęciu, ale tak jak mówię, dostało naprawdę masę trudnych piłek i kilka z tych piłek skończył. Dlatego pomimo tego, że nie wygląda to okazale w statystyce i wyszedł też na ratio minus 1 Facundo, to gdzieś tam mimo wszystko uważam, że nie zagrał złego meczu. 2 na 4 w ataku Patryka Niemca, 2 bloki, 1 as, 5 na 7 Miłosza Ziszczoła, 3 bloki. No, Nysa wygrała blok z Zawierciem, atak bardzo podobny. No ale troszeczkę lepsza zagrywka, lepsze przyjęcie po stronie zespołu trenera Kolakowicza. Żurek też bezbłędny w przyjęciu, 50% pozytywnego do grania, więc też dobry występ libero Aluronu. Po stronie Nysy, no Bentara troszeczkę słabszy mecz rozegrał w porównaniu do tego, co prezentował w poprzednich kolejkach. I tak został najlepiej punktującym do spółki Zel. Grał im 17 punktów Bentary, 11 na 28 w ataku, 2 asy, 4 bloki, 17 punktów El Grałiego, tak jak mówię, tyle samo co Bentary, 3 asy serwisowe, aż 48 razy przyjmował Marokańczyk na 400%, więc troszeczkę ubogo, 3 błędy, ale jednak no aż 50 zagrywek prawie przyjmował, no to tutaj Zawiercie swoją taktykę widać realizowało bardzo mocno, bo ponad połowę zagrywek posłali właśnie w marokańskiego przyjmującego, w ataku 48% skuteczności, 13 na 27, więc nie najgorzej. Dobry też mecz zagrał Kamil Kwasowski, taki naprawdę, naprawdę dobry, pierwszy od długiego czasu. 12 na 20 w ataku, 2 bloki,
jeden as, ale sporo było przy nim mocnych zagrywek. 46% w przyjęciu. No, od pewnego czasu Kamil Dębiec na dobre wygryzł Michała Ruciaka. 44% pozytywnego przyjęcia, też nie najgorszy mecz Kamila Dębca. Parę razy fajnie, fajnie bronił. Dobry mecz bardzo Mustafy Mbaye. 8 na 11 w ataku, 3 bloki. Więc jak naprawdę dobrze, dobrze zagrał środkowy, dużo niewidoczny Maciej Zajder. No Nysa, niestety ma już 20 meczów, zostało im 6 do końca, ma 7 punktów straty do Radomia, uważam, że z tego się nie wykaraskają. No i sprawa spadków jest, z tego co słyszymy dzisiaj, nie wiadomo co z tym będzie, co będzie z Lwowem, dalej nie wiadomo co z tymi spadkami. Było zapewnienie gdzieś dla zespołu z Nysy, że tych spadków bezpośrednich nie będzie, teraz się okazuje, że mogą być, więc cyrk. No i musimy tylko tak naprawdę czekać na to, co Liga postanowi, co te tęgie głowy wymyślą. No a Zawiercie czwarte w tabeli, traci 3 punkty do Skry, ale ma mecz rozegrany więcej. Myślę, że w tej czwórce się utrzymają, raczej no nad Indyk Polem, nad Resowią mają no 8-9 punktów przewagi, więc raczej z czwórki Zawiercie nie wypadnie. A kto wie, może jeszcze popatrzymy ze Skrączek, jak bezpośredni mecz. Więc zobaczymy. Myślę, że no tutaj raczej i za Zaksa i Jastrzębie będą faworytami w ewentualnych półfinałach playoffów, więc tutaj raczej wybieranie rywala sobie nie będzie, choć Zawiercie, pamiętamy, w tym sezonie z Jastrzębiem wygrało. Też w tej najbliższej kolejce właśnie to będzie ich mecz u siebie z Jastrzębiem. Zobaczymy. Następna kolejka też zapowiada się bardzo, bardzo ciekawie. No i w niedzielę mieliśmy tylko jedno starcie pomiędzy Jastrzębiem a Suwałkami. Jastrzębie pewnie u siebie wygrywa ze Ślepskiem 3 do 0. No, niezagrożony zespół trenera Gardiniego. Gdzieś pewne prowadzenie, troszeczkę tracili przewagę w pierwszym secie, podobnie jak w Pazerdziku, no ale tutaj jednak końcówka należała do nich. Nie dali się przegonić tak jak to było w Bułgarii. Dwa kolejne sety, dominacja. Stefan Błaje, wiemy, wrócił, no tutaj z jakimś urazem znowu opuścił boisko, ale miejmy nadzieję, że to tym razem nic poważnego. MVP meczu dostał Tomek Fornal. 13-27 w ataku, 45% w przyjęciu, 62 skuteczności właśnie w ataku, 13 punktów Fornala, 14 Jan Hadrawa, 12-20 w ataku, 60%. Bardzo dobra zmiana Szymury, który dostał po półtora seta w zasadzie z Klewną dostali. Szymura 100% w ataku, 6-6. Klewno 3-5, miał 55% w przyjęciu, więc też naprawdę no, trójka przyjmujących w bardzo dobrej formie Jastrzębia. Fajnie wygląda ten środek ostatnimi czasy. To Tonjutti sobie gra 4 na 6, miał w tym meczu w ataku Gwader, dokłada 2 asy, 2 bloki. 7 na 13 miał Wiśle, dokłada też 3 bloki. 18 punktów dokładają środkowi do dorobku drużyny, więc naprawdę fajnie. 53% w przyjęciu miał Kuba Popiwczak, więc też naprawdę niezły występ. No, ze strony Ślepska należy pochwalić Bartka Bołądzia za 50% w ataku, 42% efektywności. To naprawdę dobrze. Paweł Halaba też, odkąd ten Kwapisiewicz przejął zespół, wygląda naprawdę dobrze. 48% skuteczności ataku, 67% przyjęciu, aż 36 razy przyjmował, więc za to naprawdę za ten występ dla Paweł Halaby brawa. No ale zabrakło troszeczkę tego środka. No i zabrakło drugiego skrzydła. Adrian Buchowski 4 na 9 w ataku, 53% przyjęciu, no ratio ujemne. Na środku tak wam nie najgorzej, 5 na 8 w ataku, no ale Sapiński tylko 2 na 5, dokładają tylko po jednym bloku środkowi, więc gdzieś no jednak ta przewaga była duża i zauważalna ze strony Jastrzębia. Pewne zwycięstwo 3 do 0, zrównują się punktami z Zaksą, no a Ślepsk trzyma te 8 punktów przewagi nad Nysą. Mocno się odbili po przyjęciu trenera Kwapisiewicza, naprawdę ta gra wygląda coraz fajniej. No playoffów myślę, że raczej nie zaznają w tym sezonie, ale myślę, że mogą być zadowoleni z tego, że jednak raczej czeka ich pewne utrzymanie się w lidze. I ostatni mecz w tej kolejce Gieksa pewnie zwycięża z Radomiem. No, nie spodziewałem się aż tak łatwego meczu dla Katowic. No generalnie dominacja w każdym elemencie. No, pierwszy set wygrany do 15, drugi na przewagi 26-24, ale tam też już w pewnym momencie było 5 punktów przewagi Gieksy. No i Radom gdzieś tam kilkoma akcjami w obronie, kontrami się zazębił i ten wynik doszedł. Zrównali się. No ale kolejny set, trzeci, no to też już jest pełna dominacja wygrana do 16 przez Gieksę. Bardzo dobrą wizytówkę tym meczem sobie zespół z Katowic wystawia. Znowu bez Kuby Szymańskiego, który ma uraz barku, musiał siedzieć za bandami. Bardzo dobry występ rozgrywającego Mikey Mano, to już jest, można powiedzieć, standard. Przyzwyczajony do tego Amerykanin, że naprawdę zagrywką, blokiem, no i ułatwia życie swoim kolegom, fajnie gra ze środkowymi.
Kuba Jarosz miał dogodne sytuacje, co widać po skuteczności. No 15 punktów Kuby Jarosza, 12 na 20 w ataku, 60%, do tego 3 asy serwisowe, w tym jeden przy 24 w tiebreaku, więc no bardzo dobry występ Kuby Jarosza. Też no lewe skrzydło, trzeba powiedzieć jasno, było też mocną stroną, choć skutecznościowo może aż tak tego nie widzieli, bo 8-20 Kiroga, czyli 40%, 9-21 Rousseau, ale Rousseau bardzo dobrze w przyjęciu, 76% pozytywnego przyjęcia Kiroga, 42% w przyjęciu, dołożył 4 bloki, dołożył 2 asy serwisowe, generalnie no 12 bloków Gieksy do 3 bloków Radomia, Piotrek Hain 2 na 4 w ataku, mało wykorzystany, ale 4 bloki dokłada, więcej wykorzystany za to Marcin Kania, 5 na 9 w ataku, też dokłada blok. Bardzo dobry mecz Bartosza Maryńskiego, 69% w przyjęciu. No, Radom niby na własnej hali, oczywiście na nowej, a jednak no, w przyjęciu i zagrywce zdecydowanie lepiej spisywał się Katowice. Radom 11 błędów na zagrywce do 2 asów, a Katowice 12 błędów do 8 asów, do tego 67% w przyjęciu. Radom 46% w tym przyjęciu, więc tak jak mówię, zdecydowana tutaj przewaga. No w ataku też 48 do 44, jeśli chodzi o skuteczność, to nie jest duża przewaga. Jeśli chodzi o efektywność, to już 38 do 24. Po stronie Radomia można pochwalić tak naprawdę tylko Pawła Rusina i może Daniela Golisiora za dobre zmiany. Paweł Rusin 10 na 21 w ataku, 48%, 59% w przyjęciu, ale też no ratio wychodzi tylko na plus 1, bo jednak sporo tych błędów, sporo razy został zablokowany. Daniel Gosio w pierwszym i trzecim secie pojawił się na zmianach. Ta w pierwszym secie nie najlepsza, ale ta w trzecim już dobra. No ale już było za późno na ratowanie tego wyniku. Skończył 60 piłek Daniel Gosior. Słabiutki mecz Rafała Faryny, 3 na 12 w ataku. Ujemne ratio. Berger też no, zabił tym meczem 8 na 18 w ataku, 44%, tylko 40% w przyjęciu. Mateusz Masłowski też bardzo miał ciężkie życie tutaj, tylko 25% w przyjęciu. Mocno go celowali zagrywką. Jeśli już leciała zagrywka w niego, to naprawdę taka konkretna. Za środek też no, ciężko pochwalić żadnego bloku Lemana. 2 na 3 w ataku. Sebastian Warda, 1 blok, 3 na 7 w ataku. Bardzo słaby mecz Radomia, tak jak napisałem na Twitterze. No chaos rządzi tą ekipą. Gieksa bardzo fajna, poukładana. Radom tak naprawdę ma szczęście, że udało mu się zapunktować w kilku spotkaniach. No już nie wytykają to, no ale z Suwałkami. Wtedy z Suwałki grały bez Puanigi u siebie. Ostatnio przecież w Zawierciu. No Zawiercie wiemy, jakim składem było. To oczywiście nie ujmuje nic z tego zwycięstwa czarnym. No ale 7 punktów przewagi nad Nysą może się okazać bezpieczne, a może się zaraz okazać, że gdzieś będzie trzeba szukać na przysłowiowy gwałt punktów, bo Nysa ma kilka meczów z prawdziwym w terminarzu, z tymi zespołami 9-13, więc jeśli tam udałoby się zapunktować, może coś wygrać, no to do Radomia będą się zbliżali coraz większymi krokami. Brawa dla Gieksy, no umacniają się w pozycji w tabeli, uciekają na 5 punktów od trefla i naprawdę ten zespół zasługuje, bardzo zasługuje na to, żeby w finowej ósemce do końca sezonu się znaleźć. Więc tak jak zapowiadałem, chwilę powiem tak ogólnie, już bez wdawania się w szczegóły z powodu właśnie braku czasu o meczach w lidze włoskiej. No ale zacznę od meczu Zaxy w Lidze Mistrzów. No niestety, przegrana z Nowosybirskiem. Nie ma raportu meczowego dostępnego nigdzie w internecie. Zaxa jako gospodarz, bo jednak to ona była gospodarzem, pomimo tego, że mecz był w Nowosybirsku, powinna ten raport na stronie CW umieścić, no ale go tam nie ma, więc to tutaj troszeczkę uważam za słabe zachowanie, no bo Zaxa też gdzieś na Twitterze, jak się ich czasami zapyta o statystyki, no to piszą, że statystyk nie udostępniają. Z jednych względów jest to zrozumiałe, no ale jednak jako zespół gospodarz, no to te statystyki powinna umieścić. To tak tylko taki malutka, że tak powiem, szpileczka, kamyczek do ogródka. Nie było pomysłu Zaxy na wysokiej piłce. Lokomotiv zagrywał bardzo dobrze. Bardzo dobrze grali środkiem z Kurkajewem, z Łuzikiem, Luburić i Perin. Troszeczkę, może nie grali jakiegoś wielkiego spotkania, ale Savin bardzo swobodnie sobie wchodził do skosu. No nie mieli recepty na tego zawodnika, gracza Zaxy. Tak jak mówił, był też problem z zatrzymaniem środka, no a sami nie mieli zbyt dużego pomysłu na wysoką piłkę. Tak jak mówię, tylko bazuję na tym, co widziałem, no bo raportu, żeby się czym podeprzeć, podeprzeć oczywiście, Boże, podeprzeć, co ja mówię, podeprzeć czym się nie ma. No a we Włoszech, 5 meczów 3-setowych, jeden mecz 5-setowy, hit.
Perugia wygrywa pomimo prowadzenia 2 do 0 dopiero po tej breaku z Modeną. Bardzo dobry mecz Wilfredo Leona, wsparty był Andersonem po stronie Modeny. Trio skrzydłowych, no 26 punktów Lala, 27 Nimira, 21 Gapeta, ale jednak gdzieś ostatecznie no to Perugia wychodzi zwycięsko za sprawą dużo lepszego środka w tym meczu. Kamil Rychlicki też za bardzo się do jego gry przyczepić w tym meczu nie można. Pozostałe trzy mecze, pewne zwycięstwo Lube nad Ravenną, nie ma się co nad tym rozwodzić. Monza wygrywa 3-0 z Padwą, też już z Georgiem Grozerem w składzie. Milan pewnie wygrywa 3-0 z Latiną, też nie ma tutaj żadnych wątpliwości. Ciekawy wynik to na pewno Vibo Valentia wygrywa 3-0 z Weroną. Vibo mocno wyszło w górę, bo już ma 18 punktów, dwa ostatnie mecze wygrane za 3 punkty, no i mają tylko już 2 punkty straty do Taranto i 2 mecze rozegrane mniej. Nishida w bardzo dobrej formie, bardzo dobry mecz rozegrał Christian Froome na lewym skrzydle, 59% skuteczności, tyle samo miał efektywności w tym meczu Nishida, i zagrywał i atakował. No a w Weronie zdarzył się słabszy mecz, Rok Modić też przecież robotem nie jest. No i też Trentino wygrało pewnie 3-0 z Prismą Taranto, więc generalnie no, Liga Włoska jest ciekawa. Pierwszą czwórkę w tabeli raczej znamy. Nie jedyną niewiadomą jest tylko Trentino czy Modena, kto będzie trzeci, kto czwarty. O piąte miejsce myślę, że Milan będzie walczył z Piacenzą. No, jeszcze może gdzieś tam się włączy Monza. O ósme walka trwa, będzie trwała. No i tak samo o utrzymanie się w lidze. Bo to Vibo teraz naprawdę zaczyna mieszać. Dzięki za obejrzenie. To było podsumowanie 20. kolejki Plus Ligi i tak jak mówię, chwilka takiej piguły z tego, co się działo we Włoszech. Jutro jest mecz projektu z Marseille w Lidze Mistrzów, no ale wiemy to, a w zasadzie to dziś, bo ten film będzie we wtorek, no ale ten mecz nie ma żadnego znaczenia. Bardzo ciekawa środa przed nami. O 17 jest mecz Dynama z Siratem, o 17:30 Zenita Sankt Petersburg z Berlinem i o 18 Chebaru z Rozelarem. Może się okazać tak, Zachsa gra dopiero o 20:30 z Lubem. Może się okazać tak, że do czasu rozpoczęcia tego swojego spotkania Zachsa już będzie miała awans. A na pewno będzie już wszystko wiedziała, co potrzeba i jak. Oczywiście, nawet jeśli będzie miała awans, to jestem pewien, że z Lubem będzie grała o zwycięstwo. Rozstawiona na pewno Zachsa już nie będzie, więc jeśli już, no to wyjdzie jako ten zespół słabiej rozstawiony. Będzie dolosowywana do mocniejszego przeciwnika, który pewnie zajął pierwsze miejsce w grupie. Ale scenariuszy jest kilka, tak na szybko nakreślając już. Rozelare musi przegrać jeden z meczów, bo gra dwumecz w październiku. Drugi mecz między tymi zespołami jest w czwartek, więc jeśli nawet w środę Rozelare wygra, to jeszcze w czwartek może przegrać, ale to tak oczywiście już ostateczność. Cirat nie może zapunktować z Dynamem. I wtedy Zaksa na 100% wychodzi, nawet jeśli przegra 0-6 z Lubę. Jakiekolwiek zwycięstwo Zaksy nad Lubę daje im wyjście. Jeszcze ewentualnie Trentino może przegrać z Kans, ale tego nawet nie biorę pod uwagę. Jeszcze ewentualnie Berlin może wygrać dwa spotkania w Sankt Petersburgu z Zenitem, tego też nie biorę pod uwagę, więc jednak, tak jak mówię, najważniejsze wygrać ten mecz z Lubę, ale może się to okazać niepotrzebne. W tej chwili jakoś oceniam szansę. Około 60% daje Zaksa na wyjście z grupy. Niestety przed meczem z Nowosybirsku dawałem dużo, dużo więcej. No to się troszeczkę oczywiście po tym meczu zmieniło. Lubę bardzo ciężki przeciwnik, w dobrej formie. Bardzo dobry mecz zagrali w weekend. Zajcew przede wszystkim 25 punktów zdobył w trzech setach. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie na kędzierzyn. Jeszcze raz dzięki za obejrzenie. To też jeszcze dorzuciłem taką króciutką zapowiedź tego, co się będzie działo w środę w Lidze Mistrzów. Trzymajcie się, dobrego tygodnia i cześć!